Zimowe wieczory przy workach gęsich piór odchodzą już powoli w zapomnienie, ale nie w Dębowcu. Panie z tutejszego koła gospodyń wiejskich pielęgnują tradycyjne wyskupki. Złapały za gęsie piórka i wzięły się do pracy, by naszkubać na poduszkę. Przed Marcinem się gęsi zabiją, na Marcina się gęzie, pierzi się przechowuje i później na szkubaczki. Każdy se szkubie po garści, se każdy bierze, czy tam do paluchów i szkubanie, miseczkę swoją każdy ma, no i odsypujemy do worków tutaj, po tym to gotowe i po tym... Wnuczka będzie na tym spać, tak. Jak zrobię z ogłówek. Tego tu było 1,30 kg, ale z bydły, bo się daje mydło, żeby się robale nie dały do worka tutaj. I powiesiłam to na strychu, do dzisiaj to wisiało i teraz się szkubię. No trzeba wyciągać z ręki, nabrać ręką piórek i każde pióreczko wyciągać z ręki i każde jedno pióreczko trzeba skubać z lewej i z prawej. I wtedy jest oskubane. I stopkę na podłogę. Tak to jest zasada. Innej zasady chyba nie ma, chyba że maszynowo jakoś. Szkubanie pierza było nie tylko żmudną zimową pracą w kobiecym gronie, ale również okazją do spotkań, śpiewów, żartów i zabicia zimowej nudy. Śpiewów i żartów nie zabrakło również w Dębowcu. Mało nas, mało nas, dość szkubania trzeba. No to Ewa, wymyśli teraz ty. Tak.